zimowy poligon rządzi się swoimi prawami. Jest to całkiem inna impreza jak zlot letni. Jest to impreza kameralna, taka kameralna dla zlotowiczów. Przyjeżdżają ludzie, którzy znają się od lat, którzy chcą się spotkać w okresie zimowym. W okresie zimowym, gdzie w Polsce się bardzo mało dzieje, jeśli chodzi o zloty, tutaj chcą omówić sezon, ten sezon, który jest przed nimi. Także jak widzicie, przyjeżdżają tu twarze, które się powtarzają tutaj od 8 lat. Przywożą sprzęt, który mogą przywieźć, ponieważ na poligon zimowy, na tak krótki okres, na tak trudne warunki zimowe, ciężko przywieźć duży sprzęt, ciężki sprzęt, który trzeba rozgrzewać przed jazdami, ale i tak powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, sprzętu mamy bardzo dużo. Mamy taką grupę, miasto nazywa się Dębno, ja akurat jestem z miasta Kostrzyna nad Odrą, ale większość uczestników jest z Dębna Lubuskiego. No teraz już Dębno, nie Lubuskie, tylko Dębno. Od wielu lat przyjeżdżamy, to znaczy na zimowym, ja jestem tutaj pierwszy raz, ale koledzy już byli wielokrotnie na zimowym. Przyjeżdżamy zawsze latem, od kilku, 5 lat przyjeżdżamy na letnie. No i wiadomo, jeździmy też na inne zloty latem, na ile czas pozwala. Przyjeżdżaliśmy najpierw amatorsko, samochodami takimi cywilnymi i dokładnie kolega postanowił kupić oto tego gaza. No i tak jakoś się zaczęło. Później jeszcze jeden kolega kupił samochód, później ja i tak już się stworzyła jakaś grupa. Fajne hobby, dużo pracy, przygotowania sprzętu, bo żeby wyjechać taką drogę, no to no, trzeba się jednak takimi samochodami przygotować trochę. To nie jest tak, że się wyjeżdża z marszu. Poligon zimowy jest tak skonstruowany, że on służy w zasadzie dla samych zlotowiczów. Oczywiście nikomu nie zabraniamy z zewnątrz, żeby odwiedził tą imprezę, zobaczył, ale my no, tutaj akurat nie nastawiamy się na to, żeby pokazać ludziom z zewnątrz tej moc tego sprzętu. Tutaj chcemy, żeby wszyscy ci, którzy, no mówię, którzy się znają, pasjonaci, zlotowicze, mogli się spotkać, mogli przygotować się do sezonu letniego.
mogę powiedzieć, że jestem stałym bywalcem, aczkolwiek nie jestem od początku tego powstania tego zlotu. Jest najlepiej zorganizowany zlot w historii mojej, zlotowskiej, że tak powiem, moich pobytów, bo zazwyczaj jesteśmy w Darłowie albo tutaj w Bornym Sulinowie. Borne Sulinowo, letnie zwłaszcza, no to wiadomo, to jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kurzu, ale wszyscy ten kurz niemalże uwielbiają i chcą tutaj być, dla samej tej chcenia bycia tutaj. Przyjeżdżam takim autem, jak tu Państwo widzicie. Jest to Star 266 Duma Polskiej Inżynierii z tamtych czasów, gdzie tak naprawdę do dyspozycji to było tylko wszystko to, co zostało wyprodukowane w tym kraju. Dlatego mimo, że on ma 40 lat, wygląda jak jest, ja się cieszę z nim, że daję radę nim jeździć. Jest to duże wyzwanie. Na wszystkich drogach zawsze przez radio CB słyszę jakieś tam gratulacje, a z drugiej strony jakieś utyskiwania, że wszystko, co jeździ mniej niż 70 na godzinę, to powinno jechać na lawecie, nie? Samokupno dzisiaj w tych czasach naszych, tu, ten sprzęt jest bardzo, bardzo duża jest podaż, można kupować, tylko pytanie ogarnąć go technicznie w kontekście serwisu, bo tutaj instrukcja przewiduje, że co 6 tysięcy to niemal trzeba wszystkie śrubki dokręcić w nim i sprawdzić, policzyć koła, czy one są. Bo może się okazać, że się nie dojedzie, więc to jest wyzwanie. Utrzymanie tego samochodu, no pali niemało, ale to nie o to chodzi. Jedni zbierają znaczki, ja uwielbiam jeździć takim samochodem. To jest moja pasja. Zaczęła się bardzo prosto, pojechałem kiedyś do Darłowa, spotkałem kolegę, który jeździł gazikiem. No ja popatrzyłem na to, jak oni mieszkają w namiotach i bardzo mi zirytowało to, że trzeba tyle tych śledzi wbijać i szukać tych linek i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jak sobie kupię takiego stara, Besama, czyli warsztat i wymienię środek na kamper, taki typowo teraźniejszy kamper ze wszystkimi wygodami lodówki i tak dalej, no to chyba będę wygrany i będzie mnie to bardziej cieszyło, nie? I tak powstał ten samochód w kontekście użytkowym, nie? Mamy dwa dni, tak naprawdę dwa dni imprezy. Pierwszy dzień, wczoraj piątek, taki integracyjny, zjazdowy. Wszyscy się spotkali, zajęli sobie słuszne miejsca, miejsca hotelowe, miejsca na naszym terenie. Dzisiaj działamy tak bardziej mocno. Mamy grę terenową na odcinku 40 km. Wszyscy zmotoryzowani. Nie wyróżniamy tutaj pojazdów militarnych. Każdy pojazd może wziąć w tej grze. Jedziemy drogami publicznymi. Mamy 9 punktów zmagań. Także od godziny 11 właśnie tutaj, jak widzicie Państwo, już stoją sprzęty. Wszyscy są przygotowani, mają karty startowe, mapy. Ruszają do gry terenowej. Do godziny 16 będą się zmagać w terenie. Czeka ich wiele zagadek, wiele ciekawych rzeczy. Od godziny 16 do godziny 18 przygotowują się do wręczenia nagród. No, później mamy tą część integracyjną. W międzyczasie gościmy dzisiaj byłego oficera Gromu, który przywiózł wiele egzemplarzy broni używanej przez siły Grom w latach ubiegłych, w czasie teraźniejszym. I zrobimy takie też kameralne spotkanie dla ludzi, którzy będą chcieli posłuchać małego wykładu na temat broni, historii broni. Będą mogli tą broń oglądać. Jesteśmy ekipą z Kołobrzegu, jeździmy na sanitarkach, honkerach i przyjechaliśmy tutaj na obóz zimowy. Piękna zabawa, bardzo nam się tutaj podoba. To zostaje chyba od dziecka w człowieku i jak już później jest możliwość, to w tą stronę chyba idą zainteresowania dużych chłopaków. Że ta liczba uczestników jakby bardzo się nie różni od lat ubiegłych. To mówię, oscylujemy tutaj rzędu 800 osób zarejestrowanych, także widzę, że starzy bywalcy i no, ale na pewno impreza się będzie rozwijała.
Cindap KS750 Sahara. Motocykl zaprojektowany tylko i wyłącznie na potrzeby II wojny światowej przez firmę Cindap na zlecenie armii niemieckiej, tak zwany wół pociągowy armii niemieckiej. Miał 4 biegi szosowe, 4 terenowe i 4 wsteczne. 850 kg ładowności, mógł takich wózków ciągnąć 5 za sobą. No i motocykl, nie mylić popularnie Cindap Sahara, ale wszyscy znają BMW Sahara. BMW Sahara, to znaczy poproszono BMW o kooperację i BMW odmówiło, ale armia niemiecka postanowiła, że wszystkie części mają być zunifikowane. Różniły się BMW, a Cindap się różniły tylko i wyłącznie silnikiem i ramą, a resztę wszystkie części były wymienialne. 18,5 tysiąca sztuk, gdzieś około 18,5 tysiąca wyprodukowano tych motocykli. Częściowo zrobiono jeszcze po wojnie i po wojnie skręcano te motocykle z różnych części, które zostały. Nie? Służył na wszystkich frontach. Od Afryki, bo ten nazywa się Sahara, dlatego że między innymi był na froncie afrykańskim, a na każdym froncie się sprawdzały. Nie? Typowy motocykl terenowy, nie? Jedyny motocykl, który miał jako pierwszy hamulce hydrauliczne na tył. Trzeba dużo pracować, żeby uzyskiwać środki i jakoś mądrze te środki przeznaczać na swoje pasje czy swoje, że tak powiem, życie. Ja tych pasji mam wiele. No może nie na miejscu to się chwalić, bo nie chciałbym tego robić, ale poprzez lotnictwo, żeglarstwo morskie i tak dalej, aż do takiego bywania takim samochodem, no to ja się spełniam, tak? Ja wiem, że żyję i mnie to bardzo bawi. I cieszę się, jeżeli kogoś mogę zarazić tą pasją i zaprosić do wspólnej zabawy. Dzisiaj widzicie Państwo, tutaj jest mnóstwo pasjonatów, takich jak my wszyscy dookoła. Każdy przyjechał sprzętem jaki może i każdy tu mieszka, jak mu tam te swoje warunki wymagają. Ja jestem dość praktycznym człowiekiem, no zrobiłem sobie kamper wojskowy na 6 kołach, napędzanych każdy indywidualnie, czyli terenowy samochód. Cieszę się, że udało mi się go odrestaurować i wygląda jak wygląda i jeździmy sobie ciągle razem. Mam mnóstwo przyjaciół dookoła, Państwo ich poznali. Jesteśmy ekipą z Kołobrzegu. Jak nalepka na samochodzie mówi, jest to Patrol Kołobrzeg. To jest taka mała grupa zrzeszona w dużej, oficjalnej grupie miłośników dawnej motoryzacji w Kołobrzegu. Hobbyści jesteśmy, którzy jeżdżą na różne imprezy i to, że przychodzą ludzie, oglądają samochody i w ogóle się interesują, to jest bardzo fajna sprawa. Widać tą ciekawość, a szczególnie tych starszych pojazdów, takich jeszcze no, z czasu PRL-u. Dość dużo pytań, jak to pracuje, jak jest zbudowane, jakie są silniki, jak to się zachowuje w terenie. Dość ciekawe hobby, no pozytywnie. Nikt z żadną wrogością się nie spotkaliśmy, wręcz raczej z jakimś takim zaciekawieniem. Przeważnie samochody identyfikują ludzi. Przed chwilą rozmawiałem tutaj z kolegą, który przyjechał austriackim Steyrem starym i żeśmy rozmawiali, no oczywiście tematy techniczne, bo historia stara, a Steyra austriackiego jest bardzo bliska. Jak pogrzebałoby się w historii, to się okazuje, że głowica tego silnika wysokoprężnego Andorii była po prostu konstruowana właśnie u Steyra w Szwajcarii, przepraszam, w Austrii. I no cóż, znamy się znowu. Przedstawił mi swojego kolegę i tak dalej. I tak to się rozwija. Przykładamy się do tego, żeby ta impreza była no naprawdę dobrze zorganizowana. Powiem też, że w tej organizacji pomagają nam zlotowicze. Słuchajcie, to jest takie koło zębate, które już zatrybiło i samo się nakręca. Ci ludzie są tu zorganizowani, oni przyjeżdżają tu od lat, oni wiedzą, czego od nich oczekujemy, o co ich prosimy i nie mamy tu większych kłopotów. Powiem szczerze, że no, myślę, że to jest ogarnięte wspólnymi siłami.